mamy jakby większą przyjemność i możliwość obcowania z takimi wyjątkowymi gośćmi, jakiego mamy dzisiaj u nas w porcie. A jest to pan Mirosław Mastalerz, człowiek, który należy do wąskiej grupy osób, o których słyszy się, zanim się ich pozna. Okazuje się, że stoi przed nami człowiek, bez którego nie odbyłaby się żadna ważna impreza muzyczna w Polsce. Ale to jedna strona życiorysu pana Mirosława, druga strona to jeżdżał pan samochodzik Kiminkowski. I o tej stronie życiorysu usłyszymy dzisiaj. Myślę, że będą wspomnienia, ale też, co już wiem, będzie bardzo dużo materiałów archiwalnych, które pan Mirosław na dzisiejsze spotkanie przygotował. Bardzo proszę. Dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Mirek Mastalerz. Z zawodu jestem fortepianistem. Dostarczam fortepiany na koncerty w całej Polsce i w Europie. Także... A dzisiaj przyjechałem tutaj opowiedzieć o Jezioraku, o Jeżwałdzie, o Nienackim i trochę też o Minkowskim, który był przyjacielem Nienackiego, był też pisarzem wielkim, zmarł w tym roku. A na początek wysłuchajmy teledysku pod tytułem Zbigniewowi Nienackiemu, który zaśpiewał Apolinary Polek, mój przyjaciel Bart. Także proszę. Dla zgubionych w lasach jezior nowy nadszedł czas, ale tutaj wciąż jest spokój, nie ma plaży ani budek z hot dogami. Wioska budzi się o świcie, po 20 zasypia, tylko gdzieniegdzie gwarzą wesoło letnicy. Doktor Niegłowicz na półwyspie już nie mieszka, ale ponoć żyje tu ciągle ten sam pisarz. Pod sklepikiem nowym Szulcą aż dymi spod czaszki, lecz kamienny jest sen, w którym toną pańskie skiroławki. Nikt nie walczy z miłością czystą i prawdziwą, bo zamknięto ją w rezerwatach kobiecych magazynów. Schizofrenia wciąż jest modna i dlatego nie zagląda tutaj nikt, kto nie wie, jak piękne jest życie wolnych ludzi. Nawet PKS tu nie jeździ, choć przystanek już pod wiatą, stare groby na cmentarzu zabrał las i zwykły bieg wydarzeń. Czasem przez wieś przemknie lśniące autko z Warszawki, lecz kamienny jest sen, w którym toną pańskie skiroławki. A wokół rośnie wielki las, głuchy, milczący, prastary. Odebrać pragnie co swoje, obojętność siejąc w nas, toczy cierpliwie serca. Czasem w czyichś oczach go widać, złowroga obca otchłań, tak martwa, że aż żywa. Na pobliskim brzegu stary korpus łodzi żre korozja i wspomnienia. Ptak o piórach utkanych z ludzkich snów ma tam schron przed nowymi ludźmi, co nie patrzą nigdy na żurawie. Takich typów odstraszy jednak las, a jezioro odwróci od nich twarz i spadnie na nich cisza. Dla zgubionych w lasach jezior może nadszedł nowy czas, ale pańskie skiroławki pozostaną tajemnicą w nas.
Tytuł cyklu spotkań, na których właśnie dzisiaj kolejny raz się spotykamy, brzmi Porozmawiajmy o Jezioraku. Więc parę słów chciałbym o Jezioraku. Jako jestem żeglarzem, mieszkam nad wodą. Jeziorak jest jednym z najpiękniejszych jezior w Polsce, w Europie, można powiedzieć, na świecie. Pewnie wiecie o tym, nie? Jego piękno to przede wszystkim bardzo bogata linia brzegowa. No i bardzo wiele pięknych wysp, w tym kilka jednych z największych w Polsce. Jedna z wysp, która jest położona tutaj blisko Iławy, Wielka Żuława, bodajże jest największą śródlądową wyspą Europy. Także Jeziorak ściąga żeglarzy, ściąga też turystów brzegowych, którzy osiedlają się nad brzegiem Jezioraka. Wielu artystów, wielu biznesmenów. Także mieszkamy naprawdę w przepięknej okolicy. Jeziorak ma kształt jakoby takiego jakiegoś z drzewa, który pień wyrasta w Iławie, później on się rozczłonkowuje i na północy jest tak zwana korona Jezioraka, czyli Zatoka Kraka, Zatoka Rudnia, Zatoka Matycka i Jezioro Płaskie. I nic dziwnego, że 50 lat temu, blisko 50 lat temu, nad to jezioro przybył pisarz. Wtedy, może nie początkujący, ale to były jego pierwsze dziesięciolecie pisarstwa, można powiedzieć. Do Jeziorodu trafił zapewne z ogłoszenia, które dał kilka miesięcy wcześniej, że poszukuje miejsca nad wodą w lesie. Najpierw miał oferty gdzieś tam na Podkarpaciu. I Jeziorod była to chyba ostatnia oferta, którą otrzymał. Przyjechał sprawdzić, jak stanął na podwórku tej posesji w Jeziorodzie nad Jeziorem Płaskim. Od razu się zakochał i powiedział, że to jest właśnie to miejsce, w którym chce żyć i tworzyć. Również powodem do przeprowadzki jego z Łodzi była choroba, którą przeszedł, czyli gruźlica, przeszedł odmę, był wątłego zdrowia. Lekarze stwierdzili, że musi zmienić otoczenie. Również nie stroił od alkoholu, jak to w dużym mieście. Spotykał się z kolegami pisarzami, z artystami, bohema artystyczna. Tam, jak wiemy, konsumowało się to i owo. Więc lekarze powiedzieli mu, jeżeli chce dłużej żyć, to musi zmienić otoczenie, musi zmienić tryb życia. No i postanowił to zrobić. I tak w maju 1967 roku przyjechał do Jeziorodu z żoną wtedy jeszcze. Nigdy się nie rozwiódł, także żona przyjeżdżała tu wielokrotnie, prawie co roku latem. Ale pierwsza wizyta żony była, można powiedzieć, przymusem, bo musieli oboje iść do notariusza w celu spisania aktu notarialnego zakupu ziemi. Wtedy być może to były nawet częściowo ich wspólne pieniądze, ale tego nie wiem do końca. Z tego co wiem na pewno, to żona Helena nie chciała tu mieszkać na stałe. Ona pracowała w wytwórni filmowej w Łodzi, więc
tam miała pracę, ale latem, przeważnie na 2 tygodnie co roku przyjeżdżała do męża nad jeziorek. Ja przybyłem do Jeżwałdu z rodzicami w 1969 roku, w sierpniu, i 2 lata później, no mając ledwo co skończyłem wtedy 6 lat. Ale pamiętam pisarza już od tego momentu. Również za sprawą rodziców, bo moja mama była krawcową, więc kiedy Nienacki się dowiedział, że moja mama szyje na maszynie, więc przychodził ze swoją przyjaciółką wówczas już, bo to był 70. rok, można powiedzieć, z panią Alicją Janaczek, której moja mama szyła różne spódnice, jakieś rakiety, inne kreacje. Być może nawet szyła jakieś spodnie pisarzowi. Także ja jako dziecko pamiętam, że właśnie Nienacki, Zbigniew Nienacki gościł często w naszym domu. Ojciec był leśnikiem, też był jednym z nielicznych mieszkańców Jeżwałdu, który odwiedzał Nienackiego, bo w sumie Nienacki za bardzo nie przyjmował gości mieszkańców Jeżwałdu. Owszem, przyjeżdżali do niego znani artyści, znani tam historycy, naukowcy z całej Polski. Te wizyty były dość regularne, ale nie za bardzo spolufalał się z mieszkańcami. A mój ojciec był takim trochę showmanem. Niektórzy go pamiętają do dziś. Lubił pogadać, miał też fantazję, podobnie jak Nienacki zresztą, więc myślę, że się lubili i często spotykali właśnie. Ojciec, z tego co ja pamiętam, nawet pomagał w tresurze jego psów. No. Bo pamiętam takie zdarzenie, że Zbyszek Nienacki zawsze miał tam jednego lub dwa, nawet 3 psy i była taka tabliczka na płocie, uwaga, zły pies. A później się okazało, że psy w ogóle nie szczekają. I mój ojciec był od tego, żeby uczyć szczekać te psy właśnie. Także Nienacki, Zbigniew Nienacki znany jest przede wszystkim jako twórca, jako autor znanego cyklu literatury dla młodzieży pod tytułem Pan Samochodzik i napisał w sumie 12 tych powieści dla młodzieży, z czego większość właśnie tu nad jeziorakiem. Najbardziej taka jeziorakowa powieść to Nowe przygody Pana Samochodzika. Również Pan Samochodzik i Złota Rękawica oraz Pan Samochodzik Niewidzialny. Pamiętam już w okresie szkolnym, było to kiedy miałem 10 lat, 11 lat, wtedy się już bardziej interesowałem tam literaturą, wiedziałem kto to jest Nienacki, bo wcześniej w wieku 6 lat to tam nie za bardzo wiedziałem kto to jest. Pamiętam w wieku 10 lat, kiedy szedłem do pierwszej komunii, to Zbyszek Nienacki użyczył samochodu, zawiózł mnie z bratem do kościoła, później był gościem na uroczystości. Także był dość uczynny, nie tylko dla naszej rodziny, ale i dla innych. Później w 1978 roku rodzice wyprowadzili się do Susza, więc i ja musiałem stąd wyjechać. Przyjeżdżałem tu okazjonalnie, może raz w roku, latem.
wtedy nie za bardzo spotkałem właśnie w latach mojej nieobecności tutaj, tej stałej, od 1978 roku do 1993, praktycznie Zbyszka Nienackiego nie widziałem. Wróciłem do Jeżwałdu w 1993 roku. Wtedy to były ostatnie już lata, ostatni rok, można powiedzieć, życia pisarza. Wtedy widywałem go w centrum wioski, a szczególnie na poczcie. No, spotkania towarzyskie z naczelnikiem wtedy poczty, z felczerem. Wtedy właśnie od paru lat właśnie w końcówce życia wrócił do, zaczął pić po prostu. Palić nigdy nie przestał, całe życie palił papierosy, fajkę. Tak jak lekarze w Łodzi powiedzieli mu, że musi rzucić picie, rzucił. Ale po 20 latach coś się wydarzyło, nie wiem co, że wrócił do tego picia. Być może choroba, może psychika, nie wiem. Chciałbym może zaprezentować teraz jakiś materiał. Prosiłbym o opuszczenie wywiadu z 1975. Ciekawy wywiad, może nawet nie wywiad, tylko reportaż. Redaktorka Polskiego Radia właśnie zmontowała. No jak słyszeliśmy, pisarz Zbyszek Nienacki zarzekał się, że więcej uwodzicielu więcej książek dla dorosłych nie napisze, że zajmie się tylko twórczością dla młodzieży, a stało się jednak odwrotnie. I właśnie w końcówce lat 70. powstały ostatnie książki dla młodzieży, a zaczął pisać wyłącznie dla dorosłych. Także przekorny był trochę i słynne raz w roku w Skierławkach, z tego co wiem, pisarz zaczął pracować nad tą powieścią już w 1978 roku. Powiedział mi o tym Aleksander Minkowski, który właśnie wtedy, w tym roku, przyjechał po raz pierwszy do Jeżwałdu za namową właśnie Zbyszka Nienackiego. Było to tak, że Aleksander Minkowski miał spotkanie z czytelnikami w kinie Światowid w Elblągu, na którym był również Nienacki. I po tym spotkaniu na siłę, można powiedzieć, zaciągnął Minkowskiego do Jeżwałdu. No i pokazał mu taką ruderę, jak to wówczas nazwał, dom z obórką, ze stodółką nad całym jeziorem. Aleksander Minkowski oczywiście bronił się i powiedział, nie, ja nie potrzebuję tego, nie chcę. A Nienacki powiedział, zastanów się, jest to posiadłość bardzo tania, bierz i zamieszkaj tu razem ze mną w tej wsi. Tu się dobrze tworzy, dobrze się śpi, dobrze się mieszka. No i w zasadzie Aleksander Minkowski posłuchał go. Sfinalizowali transakcję bardzo szybko. Jak się okazało, że honorarium autorskie z tego spotkania w Elblągu wystarczyło na zakup tej nieruchomości, a nawet trochę zostało jeszcze na remont. Także to musiało być chyba bardzo tanie rzeczywiście. No ale było to zabagnione podwórko. Właśnie Aleksander Minkowski
dużo mi o tym opowiedział. W tym czasie remontowali drogę z Susza do Zalewa i było dużo takiego gruzu, dużo zbędnej ziemi, więc Migowski załatwił sobie z kierowcami, żeby cały ten gruz i zbędną tą ziemię przewozili na jego działkę. Z tego, co mi powiedział, to było tego ponad 100 wywrotek. I to pozwoliło mu utwardzić ziemię pod tym domkiem, z tą oborą. Wiadomo, to były czasy, no ten remont przeprowadzał 79, 80, 81 rok, kiedy nie było materiałów budowlanych, ale tak jak zaznaczył przyjaciel Zbyszek Nienacki, mu trochę pomógł, mu tutaj znajomościami w gminie, w GS-ie. No i w 81 roku już, czyli w zasadzie w stanie wojennym, to Aleksander Mińkowski mieszkał tu na stałe w Wierzwałdzie i pisał. Opowiadał mi, że na samym początku, kiedy Nienacki pisał swoje skiroławki, Aleksander był pierwszym recenzentem i w zasadzie te pierwsze odcinki na gorąco Zbyszek dawał do czytania Aleksandrowi. On mówił, że no, opowiadał, że było to pasjonujące właśnie być pierwszym czytelnikiem późniejszej słynnej powieści. Może puścimy jeszcze jeden wywiad właśnie Aleksandra Mińkowskiego. Będzie to wywiad wideo, który zrobiłem bodajże 3 miesiące przed śmiercią Aleksandra Mińkowskiego, w którym wypowiada się właśnie o Nienackim. Aleksandrze, fani Wierzbardu, fani Zbyszka Nienackiego, fani twojej literatury, prosili mnie, żebym zadał parę pytań. No to ja spróbuję na nie odpowiedzieć. No. Pierwsze, co można robić przez kilka miesięcy w roku w Wierzbałdzie? Czy nie brakuje panu kontaktu z miastem znajomymi? Aha. Ja wprowadziłem się do Wierzbałdu, jak przed sekundą sobie przeliczyłem w pamięci, 33 lata temu. Niejedno dziecko, które wtedy mi się pętało pod domem w Wierzbałdzie, dziś już jest starszym panem. Czy nawet, ja wiem, babcią. No, bo to wszystko szybko idzie. No, krótko mówiąc, ściągnął mnie tam Nienacki przed 33 laty. Zachwyciłem się Wierzbałdem. Z Nienackim byłem zaprzyjaźniony. Namówił mnie na kupno kompletnej rudery, ale za to nad samym brzegiem jeziora, żeby można było do tej rudery suchą nogą wejść, to trzeba było 100 wywrotek ziemi, ale miałem szczęście, ponieważ wtedy akurat remontowano drogę Zalewo-Jeżwałd i gdzieś trzeba było wywozić ziemię, wobec czego przekonałem kierowców, żeby tą ziemię przywozili na moją działkę i w ten sposób mam w tej chwili piękną łąkę wokół domku, który też remontowałem z ogromnym trudem, bo gdyby to czasy ciemiężne, uświadomię, 33 lata temu był rok 1982, to wtedy było. Nie było niczego, nie było żadnych materiałów, żeby tą ruinę wyremontować, ale dzięki przyjaciołom okolicznym udało mi się i nazbierać cegieł, i zdobyć blachę, i trochę worków cementu skombinować. Krótko mówiąc, z tej kompletnej ruiny udało się budować chatę w pełni mieszkalną. Nie jest to Francja elegancja, ale ja to bardzo kocham, bardzo się tam dobrze czuję. Pytanie o to, czy ja się tam nie nudzę, jest trochę na głowie postawione, ponieważ człowiek nudzi się albo nie nudzi się, nie zależnie od tego, co go otacza, tylko od tego, co ma w środku. Człowiek nie nudzi się ze sobą, jeżeli ma jakąś pasję, jeżeli coś chce robić. W moim przypadku i profesją, i pasją
jest pisanie. I wspaniale mi się pracuje, wiesz, Waldzie. Otóż jedną z ważniejszych moich książek, ona się nazywa Zmartwychwstanie Budrycego. Uważam ją za jedną z ważniejszych w moim dorobku. Napisałem właśnie tam, właśnie wiesz, Waldzie, właśnie w tej mojej chałupie. I to w jeszcze czasach bardzo trudnych, bo było to tuż po stanie wojennym. Wspierał mnie bardzo serdecznie Zbyszek Nienacki. Ja tam intensywnie pracowałem. Był to rodzaj takiej mojej polemiki z jego słynną raz w roku w kierowatkach powieścią, którą ja osobiście bardzo cenię. Uważam, że jest to znakomita literatura i nie przypadkiem skoczono Zbyszkowi do gardła, kiedy ta książka się ukazała. On był bardzo ostro atakowany za tą książkę. Że jest to pornografia, że jest to grafomania. Ani to grafomania, ani to pornografia. Natomiast poza tym, co stanowi o jakości literatury, czyli poza jakimś wielkim pisarskim uogólnieniem, to tam jest jeszcze portret naszego Jerzwałdu. Tam są autentyczne postaci. Słynna rodzina Cybulskich, w których, że tak powiem, Nestor, ojciec, szedł się topić w książce, nie wiem, czy tak było naprawdę. Ja natomiast tą powieścią zetknąłem się bardzo wcześnie. Mógłbym rzec, że byłem jej pierwszym czytelnikiem, bo mój dom remontowano, a ja mieszkałem u Nienackiego, przegrał mi taki pokoik na górze i wielki plik maszynopisu. To były skierowaczki. I w zamian za gościnę ja miałem tą książkę przeczytać i się wypowiedzieć. Ty byłeś pierwszym recenzentem. Tak, tak, to prawda. Pamiętam, że uznałem na początku, że to trochę świństwo z jego strony, że wciska swój tekst do czytania w zamian za gościnę. Ale wystarczyło mi pierwsze kilka stron, żebym się już nie mógł od tej książki oderwać. A rzeczywiście była świetna i zdania po dziś dzień w tej sprawie nie zmienimy. Książka jest rzeczywiście znakomita, świetnie napisana. Ale moja książka, o wiele mniej znana niż jego, była czymś w rodzaju polemiki. Nawiasem mówiąc, w Zmartwychwstaniu Budrycego miejscowość Jerzwałd nazywa się Krasnogaj, ale wspominam tam ja w skierowawkach. I jest to nawet taki rodzaj żartobliwej polemiki z moim przyjacielem. I pamiętam, że Helena, jego żona, kiedy przeczytała Budrycego, była nawet tak jakoś podejrzliwie do mnie ustosunkowana, że jak to ja się powołuję tam na skierowawki. A na to Zbyszek odpowiedział, że on jest bardzo z tego zadowolony i bardzo się cieszy, bo to podwaja, że tak powiem, popularność i jego książki, i mojej, że jest to taki rodzaj półgłosu. Z tym, że moja opowieść dzieje się później, bo dzieje się właśnie w stanie wojennym tuż po. Krótko mówiąc, bardzo dobrze mi się tam pracuje. Wcale tam nie tęsknię za miastem. Czuję się tam doskonale. W mieście ludzie się nie znają. W mieście żyją sami, obcy sobie. I w zasadzie tylko rodziny trzymają się razem. A reszta żyje w takim rozproszeniu pomimo skupiska. Każdy jest bardzo samotny w mieście. O wiele mniej samotny człowiek się czuje w Jerzwałdzie. W takiej małej miejscowości, na wsi, gdzie wszyscy wszystkich znają. Gdzie wszyscy wszystkim mówią dzień dobry. W mieście nie ma tego zwyczaju. Gdybym ja komuś powiedział na ulicy dzień dobry, to albo bym mnie uznał za wariata, albo pomyślał, że to jest zaczepka i dałby mi w zęby. Więc lepiej nie. Natomiast wiesz, w Jerzwałdzie jest to coś zupełnie naturalnego. Ja się tam naprawdę dobrze czuję. Jerzwałd jest położony nieco poza Górnymi Tatrami. Bardzo się zmienił od czasu, kiedy kupił pan w nim dom. Ogromnie. Myślę, że ogromnie. To znaczy, na pozór
na pozór, tylko na pozór, nic się nie zmieniło, bo jest ta sama ilość domów, mniej więcej. Tak samo nie wyasfaltowana droga wzdłuż jeziora, ale tak naprawdę to, kiedy ja tam trafiłem, to większość tych domów to były rudery. Teraz to są jakby nowe domy. Znaczy zachowano sporo domów starych z datą 1931, 29, ale są to domy ładnie odremontowane, o nowych dachach, bardzo już mało jest styropianu, nigdzie już prawie nie widać, no strzech nie ma nigdzie. Znikają też, eternit znika. Tak, eternit znika. Takówka króluje. Zasponsowanie. Króluje takówka. Tak, tak, tak. I cegła. I cegła. I to bardzo pięknie wygląda. Ale coś się jeszcze zmieniło. Te podwórza przestały być gnojówkami, tak, a były kiedyś. Kiedyś, to ja pamiętam, bo też mieszkam tam od wielu lat. Przecież. Więc kiedyś to były tak, były kury, kaczki, gęsi na tych podwórkach, tatlało się tak w tym błocie. Dokładnie tak, ja w coś takiego się... W tej chwili to już tego nie ma. To raz. I rzeczywiście, kiedy ja kupiłem tą moją chatę, to składała się ona z dwóch izb. Po lewej mieszkali staruszkowie gospodarze, a po prawej mieszkały kury, gęsi, kozy i świnki. Wtedy zwierzę była samo wystarczalna. Tak? Ludzie hodowali te drobne zwierzęta, żeby mieć z czego żyć. Wtedy pieniądz nie był taki najważniejszy. Tak, ale to właśnie, siła to co mówisz, wtedy się tylko żyło, żeby żyć. Teraz się żyje, żeby miewać przyjemności. Wtedy tego było dużo mniej. Tak. I stąd, co najbardziej wydawałoby się zaskakujące, gdybym ja wtedy, kiedy się tam wprowadzałem w 1982 roku, powiedział moim znajomym Wielbawdzie, słuchajcie, ani się obejrzycie, a na każdym z waszych dziedzińców będzie stał samochód. I to taki zagraniczny samochód, taki srebrny samochód, dobrej marki, nie Syrenka, nie Trabant, tylko Opel, a czasem i Mercedes, to by popukano się w czoło. W tej chwili to się ziściło. Tak. Nawet są po dwa samochody. Zgadza się, zgadza się. Ja już tam nie pamiętam w tej chwili domu, w którym by na podwórku nie stał samochód. Chyba nie ma. No. Myślę, że wszyscy mieszkańcy, ci rodowici, rdzenni mieszkańcy Jeżwałdu mają po samochodzie albo i po dwa. A ponadto Jeżwałd się zaczyna robić wioską turystyczną. To mnie trochę martwi. Powyrastało sporo bardzo pięknych zresztą, niekiedy luksusowych, domów turystycznych, letniskowych. Tak. Pięknych takich posiadłości. Całoroczne domy. Tak. Jeszcze nie jesteśmy kurortem. Tak. Jeszcze nie dorośliśmy szczęśliwie, tak, do Siemian, tak, które są wyłącznie kurortem i tam bym za nic nie chciał mieszkać. Jeszcze stoi ten stary młyn, niezagospodarowany, o którym Nienacki pisze w Skierowawkach i który jest takim elementem wiodącym w tej powieści, bo tam się mieszała krew. To wszystko jest. Słowem, przez tych lat kilkadziesiąt, po pierwsze, potraciłem tam wielu przyjaciół, powymierali miejscowi. Po drugie, zyskałem wielu przyjaciół. Dobrze się tam czuję. Powiedział, że lepiej się czuję niż w Warszawie. Bo w Warszawie, powiadam, ja żyję z moją rodziną, z niewielką już, coraz mniejszą, bo wymierają, garstką przyjaciół. A w Jeżwałdzie znam wszystkich. I mnie tam znają. I dobrze się tam czuję. Czuję się u siebie niejako. Chociaż spędzam tam nie za wiele czasu, bo w sumie w ciągu roku jestem zaledwie kilka miesięcy, dwa, trzy miesiące w roku, ale są to bardzo ważne miesiące. Poza tym tam mi się chce pisać, tam mi się chce pracować, tam ja się dobrze czuję. Tak. Kolejne pytanie. Interesował się Pan Jeżwałdem z czasów przedwojennych, tym, którego cień można zobaczyć z rozstawionych po wsi informacyjnych tablicach? No, wyznam szczerze, że nie za bardzo, bo nie za bardzo było kogo pytać. Jest tam ktoś, kto interesuje się dziejami
Jerzbał Gordiusz, bo gdzie mieszka, mam na myśli Skrockiego. Tak, Kazistowski. Tak, Kazio rzeczywiście jest gorącym miłośnikiem naszych stron, a że jest przy okazji historykiem. Nie, on nie jest amatorem historykiem. No nie chciałem dodawać słowa amator, bo on prawdopodobnie wiedzą przewyższa niejednego profesjonalistę. Tak, on ma ogromną wiedzę, ciągle wzbogacaną i poszerzaną. I od niego dowiadujemy się, ja się dowiedziałem bardzo wielu rzeczy o Jerzbałdzie z dalekiej przeszłości. Denerwuje mnie trochę w Jerzbałdzie dwujęzyczność niektórych tablic. Dlaczego? Bo ta dwujęzyczność to jest polski i niemiecki. Dlaczego właśnie niemiecki? Bo tutaj byli kiedyś Niemcy. No byli kiedyś Niemcy. A myśmy kiedyś byli we Lwowie, byliśmy w Wilnie. No świat przesuwa się w różne strony, pulsuje, zmienia granice. I rozumiem, że ten drugi język jest dla turystów. Ale to jeżeli turyści, to międzynarodowym językiem turystów jest dzisiaj angielski. I wolałbym, żeby to były napisy po angielsku, niż żeby przypominać dawną nazwę Jerzbałdy, czyli Gerzwalde, równorzędnie z nazwą Jerzbałd, co mi się jakoś, może nie mam racji, ale jakoś subiektywnie bardzo niedobrze mi się kojarzy, bo to już nie jest Gerzwalde, to już jest naprawdę Jerzbałd. A dla turystów mogą być nazwy po angielsku. No ale tak bardzo mi to nie przeszkadza. Słowem, przeszłość Jerzbałdu od czasu do czasu odnawia mi się w sposób szczególny. Kiedyś do mojego domku zapukała niemłoda już pani, Niemka. I z trudem dogadaliśmy się, bo ja znam angielski, a nie znam niemieckiego. Ona znała niemiecki jako Niemka, a nie znała polskiego ani angielskiego. Ale jakoś żeśmy się dogadali, okazało się, że ona się urodziła w tym domku, w którym ja dziś mieszkam. Ona tam przyszła na świat, w tej Uderze, w tej ruinie. Zaprosiłem. No wtedy to może jeszcze nie była ruina, przed wojną. Była, bo ona była. No, tam nigdy nie było wody, chociażby. Tam zawsze toaleta to było za stodołą. Tak. No, dziś jest inaczej, bo jednak ja mam w domu i łazienkę i wszystko inne. No to od niedawna, w latach 70. łazienek nie było na pozostałe. Zgadza się. Co prawda, ja u siebie, no tak, ja u siebie w 80. już podrażę, jednak wannę. Zbyszek nie miał, no ale z mojej inspiracji też to mnie zafundował, no bo można kochać życie tak zwane rudymentarne, czyli takie, no nazwijmy to prymitywne. Ale to nie ma nic wspólnego z ograniczaniem sobie higieny i z ograniczeniem korzystania z dobrodziej naszego wieku. No, krótko mówiąc, okazało się, że ta pani urodziła się kiedyś w tym domu, kiedyś tam była dzieckiem, kiedyś tam była szczęśliwa. Kiedy odeszła, to ją rozpoznawała, czegoś innego nie, była bardzo wzruszona, a i ja także, bo mi się wytworzyła pewna ciągłość tego, w czym się, że tak powiem, poruszam. Mieszka, w tym żyje. Powstała pewna taka ciągłość sięgająca, nie wiem, XIX wieku nawet, z jego powieści. Kolejne pytanie, wracając do Nienackiego. Na ile obraz Jerzbałdu przedstawiony przez Nienackiego w jego powieściach, głównie chodzi o Skierowki, pokrywał się z rzeczywistością? Jak przyjęto tu tę książkę? No, ja uważam, że się bardzo pokrywam, bo miałem okazję nie tylko książkę przeczytać, nie wiem, czy wszyscy Jerzbałdzie ją czytali, mieszkańcy, boję się, że nie. Wiem, że chodziło trochę o obrażonych, odgadując, że to ją Nienacki miał na myśli, a niekoniecznie musiał mieć na myśli akurat ją. Natomiast podchwycił charakterystyczne cechy naszych jerzbałdzkich ówczesnych pań i panów, które do dziś jeszcze występują. Ja uważam, że książka, oprócz metafory, jaka zawiera się w każdej dobrej książce, jest jeszcze portretem Jerzbałdu. Ja w niej dostrzegam bardzo
bardzo malowniczy i zarazem precyzyjny portret naszej wsi, że wspomnę o wysokim kominie młyna, a i inne miejsca nienacki sportretował bardzo dokładnie. Także czuję się w Wierzbałdzie jak w skierowankach. Co sądzisz o sprawie podważenia testamentu nienackiego? No, nie, o tych rzeczach ja nic nie wiem. O tych rzeczach ja nic nie wiem. Ja żałuję tylko, że nienacki marzył o tym, żeby w jego domu było muzeum. I wiem, że Ministerstwo Kultury się na to nie zgodziło, to nie chciałoby asygnować pieniędzy na utrzymanie, na etat dla pustosza, którą miała być Alicja. No, wielka szkoda, że tak się nie stało. To rzeczywiście wielka szkoda, że tak się nie stało. W szczegóły nie chcę mi się schodzić, bo one są niesmaczne. A więc lepiej o tym nie mówić. Może nawet sam Nienacki nie zadbał dostatecznie dobrze za życie. To tak. Bo mógł bardziej zabezpieczyć. Mógł on tą izbę już powoływać do życia. Nie, mógł budować sobie samym muzeum, ale mógł na przykład ten dom zapisać na Alicję Janeczek i wtedy ona by na pewno zrobiła muzeum. Ogólnie. Ona by to zrobiła nie nawet. Nie był to wielki majątek, jak na tamte czasy. Grosze, bo czyli można powiedzieć, jego żona nie wzbogaciła się na tyle na tym domu, bo to nie, nie, za grosze 50 tysięcy. No, może za więcej, ale nie. Nie, 70 Dodycki, Boguś, on powiedział, tak, że jego to były koszty z przepisami z notariuszami, ze wszystkim to było 70. Tak, tak. No to rzeczywiście za bezcen. Można było to za bezcen to sprzedała. No ale ona ją sprzedała właśnie z Pomianeczek. Tak. To był ten problem. No. Bo Alicja nie chciała z tego domu wyjść, ja ją świetnie rozumiem. Ona była z tym domem dorośnięta, wyrosła tam, od dziecka była w tym domu i było jej bardzo ciężko, kiedy ją stamtąd wyrzucano. No w latach, kiedy Zbyszek zmarł, no niestety była nagonka trochę na jego te dzieła, że prokomunistyczna, że Ormowiec. No niekoniecznie nawet w tą stronę, bo to Ministerstwo Kultury jeszcze za czasów komuny nie chciało zrobić tam muzeum, nie chciało państwa. To nie była komuna. Była. Na początku jeszcze była, to jeszcze był minister komunistyczny, oczywiście, że tak. I wtedy szukano tam zgody ministerstwa i wtedy nie było. Zbyszek nie był rozpieszczany przez władze komunistyczne. Na pewno nie był, ja to pamiętam. Niektórzy mówią, że łatwo recenzję. Dostawał te przydziały papierów wydania wielką. No, ponieważ czytelnicy się dopominali, jak już tak bardzo się dopomina, przecież to nie dostawał autor, tylko dostawał wydawnictwo, które chciało zarobić. A jak był nacisk czytelników, a w przypadku Nienackiego od pana Samochodzika był ogromny, no to... Zbyszek wspominał o setkach listów od czytelników. A, no, tam były tysiące tych listów, bo do dziś są pielgrzymki pod jego dom. Tak, no, to jest ważne. I sprawia mi to jakąś dużą satysfakcję, że Zbyszek ciągle jeszcze jako pisarz żyje. Tu jeszcze fani pytają, czy utrzymujesz kontakt z Alicją. Nie mam kontaktu. Mało kto ma wątpienie. Wiesz, Bałdzie już chyba nic z nim nie ma. No, ona już nie przyjeżdża, no może raz na roku. Tak. Ale ja jej osobiście od wielu lat nie widziałem. No, życie dało jej ostro popalić. Szkoda dziewczyny. Szkoda. Ale z tego, co widziałem, fani ten wywiad z nią, jeszcze pełny umysł jej pamięć. Myślę, że ona jeszcze jest źródłem dużej wiedzy o Nienackim. Tak, ona jeszcze nigdy prawdopodobnie nie została na tą okoliczność, jak to się mówi, przesłuchana szczegółowo. Tak. Żeby spisać jej wspomnienia, to by była rzeczywiście kapitalna rzecz. Trzeba wrócić. Fani powinni, ona jest, wiadomo, fani znają, mają do niej kontakt. I uważam, że to się nie powinno skończyć na jednym wywiadzie, tylko serio. Tak, wywiad rzeka o Nienackim. Rzeczywiście ona by mogła opowiedzieć, jak ktoś by dobrze byłoby, żeby ją jakby zaprosić do Jeżwałdu i w Jeżwałdzie. Tak, przecież tam do dziś wisi wyrzeźbiony przez nią chłobuk na stodole przy domu Nienackiego. To jest jej rzeźba, ona bardzo ładnie rzeźbiła. A to jednak.
Czy znałeś żonę Nienackiego? Trochę. Tak, znałem, byliśmy po imieniu, ona mieszkała w Łodzi, ona była dyrektorem, dyrektorką wytwórni filmowej w Łodzi. Miałem marcelkę dyrektorem generalnym całej tej wytwórni filmowej w Łodzi. Słowem, no była dygnitarzem. No, jak na owe czasy, ale ja ją poznałem później, kiedy zaczęła przyjeżdżać do nas. Raz w roku, w sierpniu, przyjeżdżała na dwa tygodnie do Zbyszka. On się do niej odnosił z wielkim szacunkiem, z przyjaźnią, ale to już nie było małżeństwo, to była para przyjaciół po prostu. Ale w sumie, bo czytałem wywiad... Będą mnie ciekawiły losy wnuka Nienackiego, czyli małego Tomasza, teraz którego ja pamiętam właśnie jako małego, jako niemowlaka, jako dziecię przywożone do dziadka Zbyszka, a teraz jest to już dorosły człowiek. Każdy, kto chce, to na pewno znajdzie. A teraz kontynuujmy tu rozmowy o Zbyszku Nienackim i o Jezioraku, o Jeżwałdzie. Chociaż uważam, że ten wywiad był potrzebny i dużo wniósł. Bo postać Minkowskiego jest mniej znana, a jego twórczość jest dość również wartościowa. Warto poznać. Minkowski zmarł w tym roku 7 marca. Mam w swoich zasobach nawet taki dokumentalny film o jego życiu. Przekazał mi go kiedyś. Nagrany był 10 lat temu przez Telewizję Polską. Ale nigdy nie został wyemitowany i ponad rok temu Aleksander Minkowski podarował mi ten film na płycie DVD i mój Mirek, wyemitują go po mojej śmierci. No nie spodziewałem się, że to będzie tak szybko. Stronnicą też nie wiem kiedy wyemitują, ale nie można tego upublicznić, więc musimy czekać, aż Telewizja Polska kiedyś może puści ten materiał. To jest, ale dlaczego prawa zastrzeżone są? Czy... Nie, no bo to jest materiał nagrany przez Telewizję Polską dla własnych celów, czyli przed emisją na pewno tego nie można nigdzie upublicznić. Tam zresztą jest napisane, że prawa są zastrzeżone. No, ale także puściłem ten mój wywiad ostatni z Minkowskim, bo dużo ciepłych słów o Nienackim i o Jeżwałdzie. Jeżwałd teraz to rzeczywiście maleńka miejscowość, wcale nie taka turystyczna, bo tam turystów aż wielu nie ma w porównaniu do Siemia na przykład, czy Iławy. I dobrze, bo znowu zaczynają się osiedlać artyści. Także myślę, że Jeżwałd stworzony jest dla artystów. Jest tam cisza i bardzo dobre warunki do tworzenia. Przed wojną Jeżwałd był jedną z największych wsi, miejscowości wiejskich w Oberlandzie, czyli w Kreismorungen, czyli w województwie morąskim tak zwanym. Mieszkańców było ponad 1300, a obecnie jest zaledwie 300. Także domów myślę, że jest mniej niż 1/3 niż tych przed wojną. W Jeżwałdzie były trzy zajazdy, czyli takie hoteliki, restauracje, kilka sklepów. Teraz w tej chwili to wystarczy jeden sklepik. Zajazdu żadnego, kilka takich miejsc noclegowych i wystarczy. Także ja myślę, że Jeżwałd pozostanie takim, jakim jest, wsią spokojną, gdzie będą się raz na jakiś, na kilkadziesiąt lat jacyś artyści będą tworzyć literaturę, tworzyć muzykę, malować piękne krajobrazy, bo okolica Pozierza Jeliowskiego słynie właśnie z pięknych krajobrazów, nie tylko z jeziorowych, ale przede wszystkim również leśnych. Mamy tu lasy mieszane, jesienią bardzo
szeroka paleta barw, zieleń, czerwień, żółć, brązy różne, także niedaleko Jeżwałdu przez kilkanaście lat mieszkał taki znany artysta, malarz Alfons Kułakowski. Jednak dwa lata temu wyjechał do Olsztyna, do domu seniora. Po prostu musiał wyjechać z bratem, ze starszym bratem, który już był niedołężny, i tam ci bracia mieszkają. Ale Alfons z tym się przyjaźnie. Nawet kilka dni temu się widziałem w Olsztynie na koncercie Leszka Możdżera i poznałem kiedyś tych dwóch artystów i są to wielkimi przyjaciółmi. Wspomniał mi, że chciałby wrócić i może do Jeżwałdu właśnie. Tak jak, nie wiem, czy wspomniałem już, że mój przyjaciel, wybitny muzyk Leszek Możdżer, również spodobało mu się tu w Jeżwałdzie i planuje tutaj bywać częściej, no i może i tworzyć, bo klimat do tworzenia jest nad Jeziorakiem. Chciałbym też powiedzieć tutaj parę słów o fanach Zbyszka Nienackiego, jego twórczości, fanach pana samochodzika, bo jest to ewenement. Co najmniej kilkaset osób regularnie przyjeżdża do Jeżwałdu i to cały rok, nie tylko latem, chociaż latem jest ich najwięcej, bo prawie codziennie jakaś grupka przyjeżdża. Ja prowadzę taki trochę otwarty dom, więc do mnie też zachodzą, rozmawiamy troszeczkę. Oni dość aktywnie uczestniczą w wymianie wiadomości, wymianie poglądów i opinii na temat właśnie twórczości Zbyszka Nienackiego na stronie pansamochodzik.net.pl. Tam jest bardzo aktywne forum. Są też informacje o Jeziorach, o Jeżwałdzie. I naprawdę od kiedy wróciłem tutaj na stałe do Jeżwałdu, czyli w 2009 roku, to są duże grupy właśnie. I to cały rok, bo zimą można ich spotkać, jesienią, wiosną, a latem to już niemal codziennie. Także to świadczy o tym, że twórczość Zbyszka Nienackiego jest wartościowa, skoro cały czas książki są wydawane, wielka rzesza czytelników. Bo no, gdyby nie było czytelników, podejrzewam, że wydawcy by nie wznawiali tych książek. Także ja co roku w Boże Ciało organizuję taką muzyczną imprezę pod tytułem właśnie Raz w roku w Jeżwałdzie. I przyjeżdżają do mnie przyjaciele muzycy, z którymi na co dzień pracuję. Wypożyczam im instrumenty, nie tylko pianiści. Także można w ciemno co roku w Boże Ciało zajechać do Jeżwałdu i na pewno się załapię na dobry koncert. Klasyczny bądź jazzowy, czasami jest impreza dwudniowa. Jest to impreza prywatna, powiem, ale drzwi są naszego domu otwarte. Dlaczego w Boże Ciało? Bo ja się urodziłem w Boże Ciało i robię sobie taki prezent urodzinowy. Znaczy ci muzycy mi robią prezent, bo grają za darmo. A to jest czołówka polska, a może i europejska, i światowa nawet, bo przypomnę Leszek Możdżer, Artur Dutkiewicz, ostatnio Barbara Drążkowska, to są pianiści, trębacz Jerzy Małek, który dzisiaj rozpoczyna swój, dyrektoruje festiwalu, El-Jazz Festival w Elblągu, trzydniowa impreza, którego właśnie dyrektorem artystycznym jest Jerzy Małek, trębacz. I on w tym roku w Boże Ciało zagrał piękny koncert, jego kwartet jazzowy, nowy kwartet z młodzieżą, ale genialnie zagrali.
Także za rok zapraszam na jakiś koncert. Już wiem, jaki to będzie koncert. Prawdopodobnie będzie to big band jazzowy. Ale raczej bez Leska może raz. W Boże Ciało kończy swój festiwal, słynny Enter Festival nad Jeziorem Szczeszyńskim w Poznaniu. Także nie będę go raczej angażował, bo będzie zmęczony po dwudniowym swoim festiwalu. Ale zapewne Leszek może zagra latem w przyszłym roku. Także co jeszcze? No może chciałbym zakończyć, bo o Nienackim sam autor, sam Nienacki dużo powiedział o sobie. Nie chciałem się powtarzać, więc wolałem, żeby to z jego ust wszystko wyszło. Bo ten reportaż radiowy właśnie, 18-minutowy, dość uważam za najważniejszy, jaki znalazłem w mediach. Jest to upublicznione, także można to znaleźć w internecie. Chciałbym zakończyć właśnie swoje wystąpienie najnowszym teledyskiem pod tytułem Jeżwał 2016. Tytuł taki nieoficjalny to jest Nienacki Blues. Dziękuję. No, dużo od siebie nie powiedziałem, ale pokazałem ciekawe materiały archiwalne i nie tylko, bo te teledyski to żyją. W internecie można posłuchać, można poszukać. Także dziękuję za wysłuchanie.